coming for you. I ride with a million warriors. I bring the end of days. I am the Scourge of Doom. Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max, ja oczywiście jestem Max, witam was serdecznie moi widzowie, zapraszam was na kolejny wyjątkowy film na moim kanale. Oczywiście żartuję, aż taki próżny to już ja nie jestem, słuchajcie. W czasie przychodzi taka chwila, chyba u każdego, że potrzebujemy takiego spokoju, odsapnięcia, jeżeli chodzi tutaj, szczególnie tu mi chodzi o youtuberów. Gdzie po prostu już dosyć przerwę trzeba zrobić od tych wszystkich nagrywania, tych kurwa gameplay, let's play, vlogów, blogów i tak dalej, tym bardziej jak się widzi, że tam oglądalność nie jest aż tak wysoka, jaką byśmy chcieli, to się czasami nie chce. Dlatego też postanowiłem sobie tym razem troszeczkę, słuchajcie, spauzować, uspokoić się, wyluzować, przemyśleć wszystko sobie jeszcze raz na spokojnie i wrócić do mojej najlepszej, ulubionej serii strategicznej, a jest nią oczywiście seria Total War. Total War w całej okazałości, wszystkie części, jakie wyszły do tej pory, pomijając oczywiście Warhammera, były po prostu częściami zajebistymi, genialnymi. To po prostu jest to, co ja kocham najbardziej, a więc strategia turowa właśnie tego typu jak Total War. Wrócimy na chwilę do Total War Attila, a więc tej ostatniej części, która była częścią dobrą. Bo Warhammer nie jest częścią dobrą, jest to odsłona przyzwoita i tak naprawdę gdyby nie moderzy, to w tą grę z pewnością bym nie grał, jeżeli chodzi o Warhammera. Natomiast dzięki moderom, w tym wszystkim modom, gra stała się naprawdę bardzo, bardzo fajna. I dlatego gram. Natomiast Attila, nawet bez modów, jest po prostu grą bardzo, bardzo dobrą. Oczywiście najlepszą jest kto? Co? Jaka część? No? Medieval, zwał jak zwał, każdy wie o co chodzi. To po prostu było majstersztyk, słuchajcie, majstersztyk. Mam nadzieję, że niebawem usłyszymy o kolejnej części, kolejnej odsłonie Total War, właśnie Medieval 3 na przykład. To by było po prostu spełnienie moich marzeń, że chodzi właśnie o tą serię. Ale dobra, pomijając to, słuchajcie, pomijając ten fakt brzęczenia, pitolenia, czarodziejami nie jesteśmy, my z fusów, słuchajcie, nie wróżymy, a więc przejdźmy może do sedna sprawy. Chciałem wam pokazać kampanię Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Wybrałem dlatego, że jeżeli chodzi, słuchajcie, o Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, tam stanąłem na samym prawie początku, tak za bardzo nie ogarniam tematu, bym musiał jeszcze raz rozpocząć. Natomiast Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie ma to coś w sobie, słuchajcie, co po prostu ciągnie mnie do tej gry i do tego, i do tej frakcji. Właśnie to, że to jest Rzym, to jest potęga sama w sobie, nieważne jak skończyła, natomiast chodzi o całokształt tejże frakcji, tego państwa, tak. I dobra, słuchajcie, pokażę wam tylko i wyłącznie taki pierwszy odcinek będzie w ogóle poświęcony omówieniu, jak startujemy na samym początku w Cesarstwie Zachodnio-Rzymskim. Słuchajcie, ja próbowałem czterech różnych taktyk, jeśli chodzi o sam początek. I kurde, no jest ciężko. Ja będę grał, słuchajcie, na poziomie wysokim. Z tymi modami, które mam, to ten poziom wysokim to i tak już jest poziomem bardzo wysokim. Jest naprawdę mega ciężko. Natomiast trzeba znaleźć taki złoty środek. Znaczy złoty to może nie, taki kurwa miedziany. Miedziany środek na to, żeby przetrwać. Dlatego chciałbym wam pokazać, jaki jest mój pomysł na Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie w grze Attila. Mam nadzieję, że te moje przemyślenia, które będę wam starał się przekazać, będą w miarę spójne i pomocne dla tych, którzy no mają ciężko, tak, mają ciężko, nie oszukujmy się, no na poziomie wysokim
Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie to jest po prostu mega, mega czad, mega czad. Tym bardziej, słuchajcie, ten filmik kręcę dlatego, że tak patrzę, obserwuję, chodzi o wyświetlenia moich filmików, łącznie na moim kanale. Tam wychodzi z tego, że seria w ogóle, to Star Wars Attila, cieszy się w miarę nawet dobrą oglądalnością. Mam sporo widzów, oglądają właśnie początek Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego i Sasanidów. Moją ulubioną frakcją właśnie są Sasanidzi. Natomiast postanowiłem też sobie zagrać tym razem Cesarstwem Zachodnio-Rzymskim. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś Wam się będzie podobało i dacie po prostu łapkę do góry, jakiś komentarz może napiszecie. A dla mnie najważniejsze jest to, że będą po prostu, będziecie te filmiki oglądać. No to słuchajcie, to co, zaczynamy. Poziom wysoki. Początek legendarny. Tutaj oczywiście czas bitwy bez skończoności. 395 rok naszej ery. To dawno temu, muszę Wam powiedzieć. No ale dobra, słuchajcie, rozpoczynamy. Rozpoczynamy. Tutaj jeszcze tylko gwoli przypomnienia, słuchajcie. Religią Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego jest Kościół rzymskokatolicki, cechy kulturowe, imperialna lojalność. I cechy frakcji, kulturalna integracja, tak? Integracja, dobrze. Koszty utrzymania będą mniejsze, ciągła imigracja, rozwój większy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest naprawdę, to jest pikuś, to co dostajemy na sam początek, jeżeli chodzi właśnie o początek tej frakcji w grze Total War Attila, na którą teraz serdecznie zapraszam. Okej, słuchajcie, jesteśmy właśnie tutaj już na mapie głównej cesarstwa, znaczy całej Europy, północnej Afryki, Euroazji, Bliskiego Wschodu. Słuchajcie, połacie, jeżeli chodzi o Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie, naprawdę jest przeogromne. To jest kurwa mega giga wielkie ziemie, wielkie połacie. Oczywiście można najpierw do mapy taktycznej, żeby sobie ją dokładnie omówić. Co jest również bardzo, słuchajcie, istotne, żeby mniej więcej wiedzieć, w którym kierunku iść, co zrobić, żeby to w miarę jakoś normalnie wszystko funkcjonowało. Tutaj sami, słuchajcie, jak widzicie, sąsiadujemy z niektórymi frakcjami, które nie są może zbyt przyjaźnie do nas nastawionych. Tym bardziej mnie zastanawia to, dlaczego też na samym początku z Cesarstwem Wschodnio-Rzymskim mamy tam stosunki nie za ciekawe. A to może dlatego, że jak nastąpił ten podział tego Rzymu, no to po prostu tutaj tam bracia to chyba byli, tak? Którzy dostali Rzym na pół do podziału, ten zajął wschodnią część, ten zachodnią część. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie mi okazja wrócić do Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, bo to naprawdę może być dość ciekawa przygoda. Ale dobra, zajmiemy się, słuchajcie, Cesarstwem Zachodnio-Rzymskim. Tutaj, jak widzicie, mamy swoje rejony też na północy Afryki, a dokładnie północno-zachodnie Afryka należy do nas. Mauretania, Afryka Tripolitana. Tutaj to resztę tutaj już jest Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie. Posiadamy też tutaj te wszystkie ładne wysepki. To jest nasze, tak? Tak, cesarstwo. Dobra. Okej. No i tutaj, słuchajcie, prawie pół Europy jest nasze. I to ogólnie dla, nie wiem, kurwa, króla, wodza, chuj wie kogo, jest to coś. Takie mieć ziemię, mega czad. Natomiast słuchajcie, tutaj to nie ma wcale tak kolorowo i fajnie, bo mało, że u nas występuje bardzo dużo, teraz będzie buntów, no to jeszcze tak naprawdę wszyscy się na nas praktycznie rzucili i musimy się w miarę jakoś bronić, ratować to nasze imperium, które chyba raczej imperium już na długo, długo nie będzie. Choć to wszystko też zależy, słuchajcie, od nas, od graczy, a więc zobaczymy, jak to wszystko się tu ładnie, słuchajcie, co tu się wydarzy. Dobra, tu ja sąsiedzi jak sąsiedzi. Nic ciekawego, że może do statusu dyplomatycznego. Neutralny to są tutaj ci. Choć trzeba też po prostu wiedzieć, że tutaj Frankowie, tak, albo kurwa Sasi, już nie wiem, Sasi.
są w stanie wojny z nami. Tutaj też kwadowie. I też pewnie jeszcze wiele innych frakcji, których nawet nie widzimy, a jeśli nawet są neutralne, to musimy pamiętać, że te frakcje będą też przejść przeciwko nam. To naprawdę będziemy mieć prawie wszystkich sąsiadów, którzy absolutnie nie są z nami. Wręcz przeciwnie, niechętnie by nam bili nóż w plecy. To też trzeba brać, słuchajcie, pod uwagę. Jeżeli chodzi o sojuszników, no to tutaj widzicie, sami mamy Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie i na nikogo, przynajmniej na razie, przez dłuższą metę nie możemy absolutnie liczyć. To teraz właśnie pokazuje ten wykres, nastawienie wobec nas. Negatywne to jest mega czerwone. No a więc sami widzicie, północna część Wielkiej Brytanii. Tutaj te rejony, które należą do Markomanowie. Jezus Maria, też są przeciwko nam. I też, żeby was nie zgubiło to, że Getulia, państwo afrykańskie, też, słuchajcie, będzie przeciwko nam i też ruszą na nasze ziemie, na nasze rejony, terytoria i będą chcieli po prostu je przejąć. Co jest całkiem prawdopodobne, bo tutaj sami widzicie, jednostki mamy tylko jedną, jeżeli chodzi o Afrykę. I tutaj nie możemy liczyć na nic innego. Jeśli chodzi w ogóle o nasze jednostki, to sami nawet zobaczcie, nie mamy ich wcale dużo, wręcz przeciwnie, jest to po prostu ilość. Na takie imperium jest to po prostu, no kurwa, katastrofa. No bo tu więcej nic powiedzieć nie mogę. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii mamy jeden oddział, tutaj w Europie mamy dwa. Tak, tutaj mamy jeszcze jeden, no i tyle. No i na terenie dzisiejszej Hiszpanii też jest jeden oddział. No to jest, żeby tym oddziałem, słuchajcie, operować na całej Hiszpanii, to nie wiem, to by musiał chyba mieć kurwa jakiś teleport założony, żeby to w ogóle było możliwe, a możliwe w ogóle nie jest. Dobra, co następne? Bogactwo regionu. Słuchajcie, przede wszystkim Attila, jak i cały seria Total War, też nastawia się na pierwszym, znaczy jeżeli chodzi o mnie, na pierwszym miejscu dla mnie zawsze właśnie jest bogacenie się, żeby po prostu moja prowincja, moja frakcja po prostu była jak najbardziej bogatsza. Im jest bardziej bogatsza, tym nas stać na różne większe udoskonalenia naszych budynków i oczywiście naszych żołnierzy. A żołnierze w tej części, nie tylko w tej części, ale we wszystkich innych, to jest, słuchajcie, to są główne role, bo to ci nasi żołnierze się bronią, atakują, pilnują porządków, więc to jest bardzo, bardzo, słuchajcie, istotne, dlatego też istotne jest przede wszystkim właśnie bogactwo regionu. Jeżeli widzimy, że jakieś tutaj nasze regiony są dość bogate, a im jaśniejsze, tym bardziej bogatsze, to musimy też bardziej się sfokusować na ten właśnie region i w miarę jakoś tam go zadbać i dbać przed najeźdźcami ewentualnymi. Tutaj widzimy, takich regionów wcale nie ma dużo na samym początku, to wiadomo, tylko się pozmienia w czasie naszego rozwoju. Ale najlepszą, no, tutaj prowincją, słuchajcie, jest Kartaginia. No, tutaj bez dwóch zdań, absolutnie bez dwóch zdań. Kolejną to jest, słuchajcie, ład publiczny. Przepraszam najmocniej, ale jestem po pracy. Słuchajcie, ład publiczny. Ład publiczny w ogóle w tej całej serii Total War ma bardzo duże znaczenie. Szczególnie jeżeli mamy tak wielką frakcję jak Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie, które musi sobie poradzić z wrogami, ale również i właśnie ze swoimi mieszkańcami, którzy tutaj, jak widzimy, nie są zbytnio zadowoleni całym rozwojem sytuacji. I tutaj, jak widzimy, wszystkie prawie ziemie są znaczy ład publiczny jest bardzo niski. Ład publiczny jest niski, to też przy okazji, słuchajcie, dochody nam spadają, tworzą się bunty później startują, żeby dany region przejąć, miasto, miasteczko, kurwa, wieś, i wam robią po prostu totalny jeden wielki gnój. Bo zanim przerzucicie się z jednym oddziałem w dane miejsce, to już powstaje kolejne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę bardziej się powinniście nastawić na to, znaczy w ogóle się powinno nastawiać na to, żeby w miarę rozbudowywać te najbardziej punkty zapalne, żeby w garnizonie było jak najwięcej żołnierzy. Większość i tak, słuchajcie, bitew
buntowników wygrywamy, nawet nie mając tam żadnych żołnierzy, żadnej armii, ale sam garnizon, jaki stacjonuje w tym mieście, czy na wsi, czy we wsi, czy w szopie, czy chuj wie gdzie jeszcze, w zupełności powinien na samym początku wystarczyć, ale to też wszystko jest, słuchajcie, na krótką metę, więc tutaj też musimy tutaj się baczyć. Rozwój regionu. Im bardziej jasny, tym jest zwiększony rozwój, a więc coraz bardziej się dana prowincja, region, słuchajcie, rozwijają. Tutaj wcale nie jest tak źle, a więc tylko i wyłącznie się cieszyć i w miarę tutaj pilnować, żeby ten rozwój był cały czas bieżąco właśnie coraz wyższy. A jak nie wyższy, no to żeby był taki sam. No, nie doprowadzać do momentu, gdzie będzie ten, gdzie rozwój po prostu będzie nagle się tutaj obniżał, no bo to wszystko ogólnie nam się tutaj kończy, słuchajcie, i naprawdę później będzie bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o relikie, to w ogóle mnie nie interesuje. Higiena, tam chuj, dobra, srają gdzie chcą. Imigranci, żywność, to spójrzcie sami. Bunty też się właśnie biorą z takich właśnie rzeczy jak brak żywności, brak garnizonu, za wysokie podatki, kurwa, za niskie podatki, a że to, a że sram to, a że wam to, i tak dalej, i tak dalej. To też jest, słuchajcie, bardzo ważne, ale to wszystko wam bym opowiedział w późniejszych, słuchajcie, odcinkach. Tylko nie wiem, czy będziecie chcieli je oglądać, dlatego też na razie zrobię tylko ten jeden i tyle. Tu żyzność, to tam chuj z tą żyznością. Nas to tam za bardzo nie interesuje, żyzność. Zmień tryb graficzny, a proszę. Dobra. I to są, słuchajcie, nasze ziemie. Tutaj teraz wam pokazuję tak już w miarę normalnie. Proszę bardzo. To jest Wielka Brytania. To naprawdę wam się wydaje, że to wcale nie jest takie straszne, ale to jest straszne. To wszystko, słuchajcie, obronić, to jest po prostu katastrofa jedna wielka. Ale dobra, słuchajcie, przejdźmy może do punktu najważniejszego. Jak mówiłem wcześniej, słuchajcie, ja próbowałem taktyk naprawdę wiele. Wiele taktyk, wiele rozwiązań. Co tu zrobić, żeby było dobrze? Żeby w miarę było jakoś dobrze. Bo to dobrze, słuchajcie, to nigdy nie będzie. Zawsze będzie miało Cesarstwo Rzymskie jakichś wrogów, więc to w ogóle odpada. Natomiast najważniejszym punktem jest to, słuchajcie, żeby... Musimy się czasami cofnąć o te 4 kroki do tyłu, żeby w późniejszym czasie zrobić 2 kolejne do przodu. Dlatego też to samo jest, słuchajcie, i w tej właśnie tutaj grze. Musimy, no niestety, musimy poddać parę regionów, wycofać się w jakieś normalne miejsce, poddawać to, co po prostu nie jesteśmy w stanie upilnować, no bo nie mamy czym, i pilnować tych ziem, których po prostu absolutnie dać nie możemy. I mi się wydaje, że to jest taki chyba najlepszy sposób na to, żeby jakoś to przetrwać. Ja próbowałem naprawdę, już kurwa, oddawałem po jednym regionie, po 2, po 3, po 4, po 5, i okazało się, że w końcu to samo. Tym bardziej, słuchajcie, jak wejdziemy sobie w jakiś region, który będziemy chcieli opuścić, możemy sobie zrobić właśnie na przykład to, później wypożyczyć osadę, zawsze będziemy dostawać jakieś tam pieniążki, szybkie pieniążki z tytułu właśnie usunięcia całej tej osady, a więc to jest jeszcze w miarę okej. Okay. Że po prostu chodzi mi to, żeby nie oddawać normalnych miast, miasteczek po prostu obcym wojskom, a więc wszystko kurwa niszczę i tyle. Słuchajcie, więc w ogóle możemy zapomnieć o Wielkiej Brytanii. Tego po prostu regionu nie mamy. To jest bardziej jak pewne. Bardziej też tutaj mi chodzi o to, że tych regionów też, słuchajcie, również nie mamy. Mieć po prostu nie możemy. I też jeszcze fajne, gdybyśmy nie mieli tych regionów, słuchajcie. I tych. Znaczy się, możemy mieć na przykład o ten, Vicento i o Octodurum. Proszę bardzo. Cała reszta po prostu, słuchajcie, idzie wek, naprawdę. Ta sama się tyczy ze środkową częścią Europy, na której my jesteśmy. To wszystko idzie do wypierdolenia. Wszystko, wszystko, totalnie wszystko. To wszystko jest niszczone. I wycofujemy się. I teraz tak, albo wycofujemy się do Aquileia, ale tutaj musimy być pewni, że z pewnością któregoś dnia tutaj nas zaatakują na tę małą wieś. Albo wycofujemy się, słuchajcie, do Mediolanu. Mediolanum po prostu musi być za wszelką cenę utrzymane. Jest to stolica Cesarstwa Zachodniorzymskiego.
Tak samo się tyczy tych regionów, tak. Też musimy starać się po prostu je w jakikolwiek sposób, słuchajcie, utrzymać. Jeżeli chodzi o Afrykę, to tutaj jest w ogóle totalna lipa. No, na tyle regionów ja mam tylko jeden oddział, kurwa, żołnierzy śmiesznych. To jest po prostu jakaś masakra, z pewnością też te ziemie, które będą po prostu mi zabrane. Nie wspominając w ogóle o wyspach, które tam nie są w ogóle bronione, bo po prostu nie ma czym, słuchajcie, no nie ma czym. Sami teraz widzicie, jeden oddział, kurwa, na tyle prowincji i regionów, to jest, pożal się Boże. Ale no tak jest, tak musimy sobie z tym wszystkim poradzić i nie ma co tutaj absolutnie narzekać. No i tyle, słuchajcie, to by było raczej chyba na tyle. Tak, chyba tak. Dobra. Ja tu sobie popykam troszeczkę, a wy, jeśli będziecie mieć ochotę dalej takie filmiki oglądać z Total War Attila, to piszcie, lajkujcie i oglądajcie. Zawsze musicie pamiętać, że nawet jeżeli nawet obejrzycie jakiś film w ciągu 5 minut, a on nawet zajmuje 40 minut, to wcale nie jest żadna obraza dla youtubera. Wyświetlenie to jest po prostu wyświetlenie. Im jest ich więcej, tym po prostu bardziej się jeszcze chce pracować. No i tyle. Mam nadzieję, że razem tą Attilę, słuchajcie, pokonamy, a więc pana Hunów, który również tutaj będzie atakował dość solidnie. A ja się z wami teraz żegnam. Do zobaczenia i usłyszenia niebawem na moim kanale. Jeżeli macie jakiekolwiek prośby, pytania dotyczące tejże gry, piszcie śmiało, walcie. Chętnie na wszystkie, słuchajcie, pytania odpowiem. Tak jak zawsze, to przynajmniej jak zawsze to czynię. Czy mi się udaje raz lepiej, raz gorzej, to już jest tak naprawdę mało ważne i zawsze staram się pomóc najlepiej, tylko i wyłącznie potrafię. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie, żegnam się z wami serdecznie i zapraszam na kolejne, słuchajcie, odcinki, bo mi się wydaje, że będą coraz bardziej ciekawsze, bo tutaj trzeba naprawdę dobrze wszystko ładnie wykombinować. A więc co, trzymajcie się, pa, pa.